Wykonać mnożenie i zapisać wynik używając notacji naukowej. No i tutaj iloczyn dwóch liczb, no ale może przypomnijmy sobie, co to jest ta notacja naukowa. Notacja naukowa to jest taki bardzo wygodny sposób zapisywania liczb, wtedy, kiedy mamy do czynienia z liczbami bardzo dużymi albo bardzo małymi. No i on polega na tym, żeby zapisać taką liczbę w postaci iloczynu dwóch czynników. A razy 10 do jakiejś potęgi n. Przy czym ta liczba a spełnia takie warunki, że jest większa lub równa. Od jedynki i mniejsza od 10. Czyli inaczej mówiąc, ma tylko jedną niezerową cyfrę przed przecinkiem dziesiętnym. No i zobaczmy, że obie te liczby, które tutaj występują, one właśnie są zapisane w postaci takiej, o której tutaj mówiłem. W postaci czasami się to nazywa postać wykładnicza. Jakiś czynnik razy 10 do jakiejś potęgi. Czasami się to nazywa właśnie notacją naukową. Obie te liczby są właśnie za pomocą dokumentacji naukowej czy też w postaci wykładniczej przedstawione. No i ja teraz wykorzystam ten fakt do tego, żeby je łatwo było pomnożyć. Czyli mnożę 9,1 razy 10 do potęgi szóstej, i tę liczbę mnożę przez 3,2 razy 10 do potęgi minus 5. No i teraz skorzystam z dwóch podstawowych własności mnożenia. Po pierwsze, wiadomo, że mnożenie jest łączne. Czyli te nawiasy tutaj mogę po prostu opuścić. Nie ma znaczenia, które z tych mnożeń wykonam najpierw, a które później. A po drugie, mnożenie jest przemienne. Mogę kolejność tych czynników też zmienić. I to właśnie teraz zrobię. Napiszę najpierw 9,1 i to pomnożę przez 3,2, a oddzielnie pomnożę te czynniki wykładnicze. 10 do potęgi 6 pomnożę przez 10 do potęgi minus 5. Czyli to mnożenie wykonam najpierw, potem wykonam to mnożenie. Tak jak mówię, korzystam tutaj z przemienności i z łączności mnożenia. No dobrze, żeby to mnożenie wykonać, no to tutaj sobie pod kreskę to zrobię. 9,1 razy 3,2. Najpierw mnożę tak, jakby tych przecinków nie było, jakby mnożył 91 razy 32, czyli mnożę przez 2, to tutaj mam 2. 2 razy 9 to jest 18, teraz mnożę przez 3, 3 razy 1 to jest 3. 3 razy 9 to jest 27. Teraz dodaję. Tutaj mam 2. 8 i 3 to jest 11, czyli tutaj jest 1, to będzie 9 i 2. No i teraz sobie przypominam, że tutaj były te przecinki. Liczę, ile tu jest miejsc dziesiętnych. Tutaj mam jedno miejsce po przecinku. Tu mamy też jedno miejsce po przecinku. Razem 2. Czyli muszę przesunąć przecinek w wyniku o dwa miejsca w lewą stronę. 1, 2. Tutaj będzie przecinek. Czyli ten iloczyn tych dwóch liczb, 9 1 razy 3,2 to jest 29,12 razy 10 do jakiej potęgi? No tutaj skorzystam z tego, że mam iloczyn dwóch takich wyrażeń wykładniczych, gdzie mam tę samą podstawę, po prostu 10. No i w takiej sytuacji mogę te wykładniki po prostu dodać. 6 dodać minus 5 to będzie 1, czyli to jest 10 do pierwszej. No I teraz wydawać by się mogło, że to już jest wynik w postaci wykładniczej, w takiej notacji naukowej, o jaką nam chodzi. Ale no to jest nie do końca prawda, dlatego że ta liczba, ten czynnik, który tutaj mam przed dziesiątką, przed 10 do pierwszej, on co prawda jest większy od jedynki, ale nie jest mniejszy od 10. Czyli to nie jest jeszcze ta postać, o którą nam chodzi. Żeby to poprawić. No to muszę tutaj ten przecinek przesunąć o jedno miejsce w lewo. Na co zrobić, żeby przesunąć przecinek o jedno miejsce w lewo? No muszę napisać, że to jest 2,912 razy 10 do potęgi pierwszej. I ta liczba, którą tutaj teraz napisałem, jest równa tej u góry, tutaj. Dlatego, że mnożenie przez 10 do potęgi pierwszej spowoduje, że ten przecinek przesunie się o jedno miejsce w prawo. I dostanę tę liczbę u góry. Więc te dwie liczby są sobie równe. Tutaj 10 do potęgi pierwszej jeszcze było tak jak było. No i teraz, żeby to ostatecznie uprościć, to będę miał 2,912 razy 10. No i tutaj 1 dodać. 1 będzie razem 2. No i to jest wynik. To jest ostateczna postać tego wyniku. Wymnożyłem. I przedstawiłem wynik również używając notacji naukowej. W takiej postaci a razy 10 do jakiejś potęgi. Przy czym a teraz już spełnia te nierówności, o których tutaj mówię na samym początku. Czyli jest większe lub równe od jedynki i mniejsze od dziesięciu. Inaczej mówiąc, tutaj mam tylko jedną różną od zera cyfrę przed przecinkiem dziesiętnym. To jest dwójka. Tutaj miałem dwie cyfry przed przecinkiem dziesiętnym, czyli to nie była ta postać, o jaką nam chodziło. No, i widzimy przy okazji, że ta notacja naukowa, ta postać wykładnicza jest bardzo wygodna do wykonywania właśnie mnożenia, jak również dzielenia, dlatego, że tutaj można tak jak to zrobiłem, oddzielnie wymnożyć te czynniki, które tutaj mamy na początku z lewej strony, a oddzielnie wymnożyć te potęgi 10. Przy czym mnożenie tych potęg 10 sprowadza się tak naprawdę do dodawania wykładników, co jest bardzo proste. Jak widać, jest to bardzo duże ułatwienie i pozwala na wykonanie. Takiego rachunku bez użycia kalkulatora, i bardzo szybko nam się to udało zrobić.